Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy minus 2. Naszym zadaniem jest obliczenie pierwszego wyrazu tego ciągu. Żeby rozwiązać to zadanie, musimy sobie na początku przypomnieć, co to takiego w ogóle jest ciąg geometryczny. Tak więc przede wszystkim ciąg geometryczny to jest ciąg liczb. Ciąg liczb, który spełnia pewną własność. Własność, która polega na tym, że każdy kolejny wyraz tego ciągu jest q razy większy bądź q razy mniejszy od wyrazu poprzedniego. Tą liczbę q nazywamy ilorazem ciągu geometrycznego. Zapisując tą własność w sposób matematyczny, moglibyśmy napisać, że nty wyraz ciągu geometrycznego jest równy wyrazowi n mniej pierwszemu pomnożonemu właśnie przez tą liczbę q. Zobaczmy zatem, jak to działa na przykładzie naszego ciągu z zadania. Mamy tam powiedziane, że wyraz trzeci jest równy 4, a wyraz czwarty jest równy minus 2. Zatem teraz, żeby dostać wyraz czwarty z wyrazu trzeciego, to musimy go pomnożyć przez jakąś liczbę q. Oczywiście łatwo zgadnąć, że to q jest równe minus 1 drugiej. Jeżeli 4 pomnożymy przez minus 1 drugą, to otrzymamy właśnie minus 2. Ponieważ jest to ciąg geometryczny, to możemy pójść dalej tym tropem i pomnożyć minus 2, znowu przez q, otrzymując kolejny piąty wyraz ciągu geometrycznego, który w tym przypadku będzie równy oczywiście 1. I tak dalej. Możemy teraz 1 pomnożyć przez minus 1 drugą i otrzymamy szósty wyraz ciągu równy minus 1 drugiej. I możemy tak dalej kontynuować tą zabawę i otrzymywać kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Naszym zadaniem jest znalezienie pierwszego wyrazu, czyli musimy się cofnąć z wyrazu trzeciego wstecz, czyli zastanowić się, jaka liczba pomnożona przez q da nam 4. Jeżeli to stwierdzimy, to zgadniemy drugi wyraz ciągu geometrycznego. No nie trudno zgadnąć, że trzeba liczbę minus 8 pomnożyć przez minus 1 drugą, żeby dostać 4. No i to mamy właśnie drugi wyraz ciągu. Żeby teraz znaleźć pierwszy wyraz ciągu, to musimy zgadnąć, jaką liczbę należy pomnożyć przez minus 1 drugą, aby dostać drugi wyraz, czyli minus 8. No i oczywiście, jak 16 pomnożymy przez minus 1 drugą, to otrzymamy minus 8. Czyli odpowiedzią do naszego zadania jest właśnie odpowiedź A, 16. Co warto zapamiętać z rozwiązania tego zadania? No przede wszystkim warto zapamiętać, co to takiego jest ciąg geometryczny, że jest to taki specyficzny ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba jest q razy większa od liczby poprzedniej. Warto również zapamiętać pewien ciekawy wzór, który pozwala liczyć nty wyraz ciągu w sytuacji, gdy znamy pierwszy wyraz tego ciągu oraz liczbę q. Wzór ten wygląda następująco: an równa się q do potęgi n mniej pierwszej razy pierwszy wyraz a1. Oczywiście możemy zmienić nieco ten wzór, mianowicie znając drugi wyraz ciągu i liczbę q, wzór ten będzie wyglądał w następujący sposób. Znając trzeci wyraz ciągu, wzór przekształci się tak. Czyli jeżeli znamy k-ty wyraz ciągu i liczbę q, a chcemy obliczyć n-ty, to musimy pomnożyć k-ty wyraz ciągu przez q podniesione do potęgi n minus k. No to już jest taki najogólniejszy wzór, jaki tutaj możemy w ogóle zastosować. No, zastosujmy dla przykładu ten wzór, który teraz nam pozostał na ekranie, czyli an równa się q do potęgi n minus 3 razy a3 do rozwiązania naszego zadania. Ponieważ mamy podany trzeci wyraz ciągu, on jest równy 4, dlatego możemy obliczyć pierwszy wyraz, podstawiając pod n 1. I piszemy a1 równa się q do potęgi 1 minus 3 razy a3, czyli razy 4. No i liczymy, otrzymujemy minus 1 drugą do potęgi minus 2 razy 4, czyli 4 razy 4, co się równa 16. Zatem korzystając bezpośrednio z wzoru, mogliśmy od razu obliczyć nasz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego.